Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza, po raz tam 1584. Co ja mogę powiedzieć, skoro melduje się z Bunkra, no to wiadomo, że jakiś tam fan złomowy wpadł i co, tak mocno bliźniaczo, podobnie jak i wczoraj, będą fanty i będzie paczka, czyli to, co się dzieje u mnie zazwyczaj, taka, jakby to powiedzieć, norma bunkrowa. Paczka tym razem od kolegi Szymona, to jest tam za jakąś tam wymianę. Ja nie będę mówił, co wysłałem, niech to będzie w dalszym ciągu tajemnica. Ja też tak do końca nie wiem, co w tej paczce będzie, co jest, no co będzie. Widzieliście może tego shorta, co tam wrzuciłem całkiem niedawno, tam taką fajną blachę, żeliwną blachę, no kawałek, nie wiem, czy to była płyta nagrobna, czy co to było, no szkoda, że nie było całe, bo bym mógł się doczytać więcej, tam może dowiedzieć się informacji, co to było. Zostało na złomie, także no cóż, pewnie trafi do huty. Taki jest kolej rzeczy ze złomowych. Część uda się uratować, część trafia do huty. Nie chciałbym tu za wiele przedłużać. Nie mam wam żadnych informacji do przekazania. Absolutnie żadnych. Także co? No ja pokażę wam podobnie tak jak wczoraj. Bo moje fanty złomowe, nazwijmy to fantami złomowymi, jest coś tam, powiedzmy, że fajnego. Może nie tyle co fajnego, tyle co na pewno coś tam starszego, czyli to, co najbardziej mnie zawsze interesuje, co najbardziej oko cieszy, ale nie ma, wiecie, nie ma wysypu fantów. Nie wiem, co się stało. Ja tak, jak rozmawiam z wszystkimi jeżdżącymi po złomach, to nie jest tylko u mnie, to jest tam po prostu jakby na większą skalę taką krajową, że nie wiem, złomy się kończą. Czy to już się skończyło? Nie wiem. Można sobie zadać tylko takie pytanie, co to się stało, że tak się działo. Fanty złomowe. Kurczę, aż wstyd się przyznać, że to ja. No to jeszcze czekam do przerobienia. Nie lubię tych S-ów B. Ale zrobię oczywiście. No klucz taki tam do gazów. Tu jest taki stary klucz rowerowy, wielofunkcyjny hantelek, taki z muteczkiem, nie wiem, czy tam coś po prostu jest wsadzone, no do oczyszczenia to musi trafić w jakąś ropę, naftę, czy na szczotę, być może być jakaś fajna sygnaturka, to wszystko schodzi, to się da oczyścić, uwierzcie mi, wiem, co mówię. Taki fajny tasak, nie wiem, czy to jest oryginał, ale wydaje mi się, że jest oryginalny, jakiś tam, wiecie, do pokrzyw, ziół, czy czego innego, fajny, bardzo ergonomiczna taka rączka, może zostawię u siebie, do czegoś może się przyda, no, mam nożyczki jakieś tam stalowe do jeża, to na pewno jest Gerlach, bo ja tam sobie spojrzałem sygnaturę w tą stronę, jest to Gerlach Made in Poland, nie wiem, chyba miałem dwie nożyczki, jedne mi gdzieś wsiąkły, no, jedne gdzieś tam położyłem i zapomniałem, taki nożyk, nie wiem też do czego tam, no pewnie do niczego, no margaryny może, ze sreberka dzisiaj tylko tyle. To taką te przekaźniki telekomunikacyjne, to najprawdopodobniej jest sreberko z palladem, nie wiem, nie zagłębiam tematu. Stanleyowski taki szarpak do sznurków, do folii, wystarczy ostrze wymienić, oczyścić, będzie ok. To też jest klucz rowerowy i to też jest klucz rowerowy i to jest też chyba rowerowy albo motorowy. Mówię, nie ma nic nadzwyczajnego, jakiś jeden zwykły klucz. Latarynka z motylkami, takie, wiecie, fajne szkiełka kolorowe, wszystkie, dziwo, wszystkie. Najgorsze jest to Made in China, Chińczycy produkują wszystkie, no, latarynka. Kiedyś był taki kawał o latarence i pałacyku, wiecie, o co chodzi, nie? Pałacyk i latarynka, tyle w temacie, dobra. Klucz taki stary, rolniczy albo czołgowy, niektórzy mówią, że do czołgów, nie brałbym go, bo jest pęknięty na pół, ale zobaczcie, jak on jest znitowany,
znitowany i to zrobi, i to właśnie robi na nim robotę, że zwykłe narzędzie ludzie potrafili poświęcić kupę czasu, aby je naprawić w ten sposób, czyli było potrzebne, używane i to jest fajne. Tam powinna być sygnatura, niestety jest zasłonięta tym plastikiem, płaskownikiem, ale jest fajny do mojej kolekcji. I co tu jeszcze mamy? Taką rączkę, uchwyt. Nie wiem, czy to, co to było w zasadzie, ale wygląda mi na jakąś, wiecie, rączkę, uchwyt, nie wiem, czy od wiadra, kotła, czy czegokolwiek, ale dalej wygląda, no co, co najmniej zajebiście do zrobienia, wiecie. No szkoda, że jest tylko jeden, jakieś rączki do jakiejś szopki, nie wiem, do zamku, do drzwi. Super sprawa, bardzo piękne, mi się to bardzo podoba. Nie mam pomysłu na to jeszcze. Być może nie zostanie to u mnie, być może zostanie u mnie, tylko muszę pomyśleć nad zastosowaniem tego. Na razie jest moje, na razie jest moje. Jeżeli ktoś wie, od czego to było, fajnie, fajnie bym prosił o komentarz. I to tyle. Z moich fantów złomowych. Przejdziemy teraz do paczuchy, bo tu może być ogromne zaskoczenie dla mnie, aczkolwiek zawsze jest, każda paczka jest zaskoczeniem dla mnie, bo ja nigdy nie wiem, co jest w środku, nigdy. Mniej więcej zawsze ktoś tam mówi, co będzie, że będzie coś takiego, a reszta pozostaje zawsze tajemnicą. Także co, jeżeli jesteście już na moim oryginalnym statywie, no to już zróbmy to od razu. Szybkie cięcie, siostro, skalpel, jeden skalpel. No widzę, fajne, bo już widzę dużo zawiniątek, o cholera, lubię są takie niespodzianki. Tylko że wiecie, to folia potrafi. To jest po złości Szymon. Potrafi, kurczę, zdenerwować człowieka, nie? A nie chciałbym ciąć, żeby czegoś zaraz tutaj nie popsuć. Ale to chyba coś szkolnego. Chyba. Aha, to pewnie dekielek od jakiegoś słoika, od jakiegoś dzbanka, czy cukiernicy. Nie mam pojęcia, nie wiem. Odłożymy na miękkie, żeby nie potłuc. Tu chyba będzie coś podobnego. Także już mogę użyć noża. Można powiedzieć, że w miarę bezpiecznie. Pewnie. O! Widać główkę. Przyjdź ostro. Coś podobnego. Nie wiem, skąd to czarne. To chyba było specjalnie. Nie wiem, co to jest, te czarne. Pachnie jakimś olejem. Czyżby coś tu się wylało, chyba tak, bo widzę coś i na książkach. Aha, już fajnie, już wiem. Czyli to jest spłuc od cukiernicy. A to będzie góra, tak? Nie pasuje. Nie pasuje, ale coś podobnego. To ma nóżki. To jest spód. Naprawdę, coś tu się rozlało. Coś tu się rozlało bardzo mocno. Kurczę. Dobra. Spodnie. Wyciągnę książki, bo widzę, że są książki. Hipolot. Zobaczcie sami. Nie będę czytał, bo ja nie umnę. Od razu do drugiego kartona. Widzę, kilka książek jest chyba nawet przemoczonych. Drown in książka. Napolitank jak najbardziej. Tadeusz Borowski, wspomnienie wiersza opowiadania. Książki. Coś tu się wylało. Wielki podróż doktora Dolittla. Pamiętam tę książkę z dzieciństwa. Mamusia czytała. Pozdro mamusia, jak oglądasz. Polska. Jakiś atlas. Coś dla młodej może? Zobaczymy. Regencji dla wszystkich. Dużo książek będzie na płytark. Ta wygląda na coś starszego. To wygląda na coś starszego.
szukam daty. Jakieś nuty. Jakieś nuty. Kurczę, to może być tam coś tam nawet starszego. Ja sobie to przejrzę oczywiście na spokojnie. Na spokojnie, może nie teraz, bo mam brudne ręce. Ale może być coś ciekawego. To może być coś ciekawego. No nuty kiedyś widziałem gdzieś tam jakiś film. Nuty nawet w czasie wojny sprzedawali. Ludzie różne rzeczy kupywali, czytali, także wiecie o co chodzi. Chciałbym dojść do tego rozlanego. Chciałbym dojść do tego, co tu się stanęło. Gdzieś pewnie atrament. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Kolejne szkiełko. Być może jakaś maselniczka. Podejrzewam, że maselniczka albo coś w tym stylu na galaretę może. Szkiełka na bok. Kolejne coś. Emocje jak na grzybobraniu. Wazonik. Jest jakaś sygnatura, ale ja na sygnaturach porcelany czy innych czegoś się nie znam. Kurczę, nie wiem czy widzicie, on taki jest niebieski, fioletowy. Nie wiem, ja trochę daltonistą jestem. Dobra, szkiełka do szkiełek. Kolejne rozwiązko. Cukiereczki. Kolejne szkiełko, takie nie wiem czy to świeczniczek mały, czy jakiś tam kremik, czy sól, czy cokolwiek. Fajnie, u mnie szkieł jeszcze nie było, szkło i metal wiecie, nie współgrają mocno ze sobą. Czy to tu? O, ale to zrobiło po złości naprawdę. Poczekaj, ja ci wyślę paczkę zapakowaną. No mówię, nie chciałbym czegoś uszkodzić, czegoś popsuć, bo bym to ja po swojemu to bym to zaraz nożem potraktował. Aha, no dobra. Już coś tu widzę. Jakieś monety. Szymon, no dzięki wielkie. Widzę, że Szymon mnie ogląda, wie czego mi mocno brakuje. Odpalone, gotowe styki, zobaczcie. Kurczę, nie wiem czy widzicie, bo jest ciemno. Gotowe groszeczki. No dziękuję wielka, mocno mnie to na pewno wspomoże. Przerobię trochę materiału tego co mam. Ale tu jest coś ciekawego. Przerobię trochę tego materiału co mam i zrobię sobie jakieś poważenia. Monety srebrne monety, tak. To myślę, że jest półtorak z Bydgoszczy. Byd to też jest półtorak. Srebrne półtoraczki. No kurczę, piękne sztuki. Brudne ręce mam, już brudzę. Odkładam, super sprawa. Myślę, że to zostaje w mojej kolekcji. Piękne sztuki. Więcej tych cukierków jest. Nie wiem, może lampa Aladyna. Coś tak czuję, że jakaś lampa Aladyna. Oliwiareczka, już wiem skąd mogło to wylecieć. Może z tej oliwiarki. Mam ich chyba ze 3 sztuki. Nie wiem czy mam taką z pompeczką. To też trafi na moją bułeczkę z oliwiereczkami. Także jest fajnie. I mam tutaj coś. Może to z tego wyleciało. To jest bardzo mokre, tak jest. Wyleciało z tego. Kurczę. Nie udało się, no to co zrobisz? Nic nie zrobisz. Mi też się zdarzyło wysłać paczkę. Naprawdę z lampą myślałem, że będzie dobrze zabezpieczone. Lampa została potłuczona.
Nie wiem czemu ta jest mokra, po prostu folia, nie wiem co się stało, ale to jest taki wazonik, no wazonik taki fiotelowy, nie wiem, to chyba nie z tego się wylało, tam ta folia po prostu była mokra, może z tego, zajrzyjmy do tego, to też mi coś na lampę Aladyna, dobra, już wiem skąd się wylało, stąd się ulało. Nie złapię już teraz nic. Oliwiarka, ale z olejem. Z olejem, zobaczcie. To Szymon, ja ci się oddzięczę, poczekaj. Ręce brudne. Dobra. Raz, dwa, trzy. Coś się wytrzesz ty. Mam tutaj akurat koszulkę swoją tam. Raz, dwa się rozebrać. No nie, no stało się, ja tam nie mam pretensji absolutnie, brońcie Panie Boże, stało się, to się stało. Więcej książek. Alfreda. Kurczę, są książki nawet, które ja kiedyś czytałem, wiecie. Maria Konopnicka, nowe wybrane. No fajnie, ja nie miałem książek na pchnym targu. Wybieram się mocno w tą niedzielę. Die Welt der Grossen Mellera. Nie wiem, Zygmunt Leszyński, ABC, Bolesław Prus, Anielka, kurczę, szkoda, że woleju. No nie jest, no trudno, mówię, do drugiego pudła książki. No, kawał Shakiry, może będzie tutaj tańczyć i śpiewać. Poszukam jakieś punce, ale nie teraz, bo jest za ciemno. To tyle z Shakiry. Mamy jakiś zamek, ale z kluczem, to fajnie, że z kluczem na plitark pójdzie, działa. Czyli na plitark, fajny taki, jakiś taki nietypowy, dobra. Nożyczki, to pewnie będzie Gerlach, czyli też coś dla Jacka. Takie wierteło, fres, rozwiertak, nie wiem, do drewna, metalu, nie znam się, ale jest taki jebut. Klucz. To był taki ścisk, brak mu jest tylko pokrętełka, tam nawet jest jakaś, albo nie, być może to było od lampy, być może, że jakiś ścisk, coś tutaj jeszcze, takiego nietypowego, zielonego pojęcia nie mam, ale coś, klucz. Jak do buksy, coś na podobę. No być może zrobiliście z moimi kluczami do buksy 50W50. Nie wiem do czego. Zamek skrzynkowy, puszkowy i co ważniejsze z kluczem. Działa? Działa. Jest fajnie. To fajnie. Jak jest klucz, to już jest fajnie. Zasuwę taką na drzwi, na stodołę, oborę, na bardaszkę, do czego to będzie, sobie wymyślicie, do tego może działać. Klucze rowerowe, kolejny jakiś taki frezik, kolejny klucz, tu jest kawałek kopki, stopki, czy czego innego, coś do motocykla na pewno, kolejny frezik, wiertełeczko i klucze rowerowe. I jeszcze jeden frezik, także to by było na tyle z tej poczuchy. No szkoda, że się ubrudziłem, szkoda, że się wylało, ale nic się nie stało, naprawdę kupa książek, zobaczcie, kupa książek przyjechała. Fajne szkiełko, bardzo fajne szkiełko i to co bardzo cieszy, wszystko cieszy, ale sreberko. Monetki to zaraz zabieram od razu do domu, idziemy jeszcze zważyć. Idziemy jeszcze zobaczyć. Może będzie bardzo blisko. Kurczę, kto wie, czy się nie uda. Czy się nie uda w tym roku zrobić tych 2 kilo. 102 gramy, 100 gramów. 100 gramów sreberka niemagnetycznego. Podejrzewam, zasili mocno
bardzo mocno mnie, także dziękuję. No także tyle. Tyle na tą chwilę. Co się stało, to się nie odstanie. Szymon, dziękuję. Dziękuję za paczuchę, także w kontakcie. Pozdrawiam wszystkich. No trzymajcie się. Na razie. Hejo.